Cześć, z tej strony Darek Lukowiec, zwany Luksi Elektryk. Zaczynamy nową serię testów i recenzji. A więc tak, na pierwszy rzut leci domofon, wideodomofon, dokładniej mówiąc, firmy Hikvision. Jest to zestaw dwużyłowy. Pierwszy w historii tej firmy. Na rynku już istnieją takie zestawy, jak również wideodomofony innych marek. Hikvision uznało, że też spróbuje swoich możliwości w tym kierunku. Zestaw nazywa się DSKIS701. Co jest w zestawie, bo to jest dość ważna kwestia. W zestawie mamy jedną sztukę, fajnie wykonaną, stal szczotkowana, nierdzewna. Do tego dochodzi nam monitor, jedna sztuka do budynku, zasilacz, blaszka montażowa do monitora, oczywiście instrukcje obsługi i potrzebne wtyczki, jak i również kołki do montażu. Po poprawnej konfiguracji powinien nam się rozświetlić ekran. Na górze powinniśmy mieć ikonkę połączoną. Ale to mniejsza z tym, bo to nie o to chodzi w testach i recenzjach. Co to potrafi? Mamy sobie taki monitorek i teraz tak, możemy sobie otworzyć drzwi. Jeszcze raz, bo nie było słychać. Odblokowano. Nawet po polsku mówi. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy sobie włączyć podgląd na żywo. Jak widzicie, w kasecie jest obiektyw typu fisheye, czyli rybie oko. Chwyta bardzo szeroko. Nawet bardzo, bardzo szeroko. Jeżeli chodzi o jakość, no niby to jest 2 megapiksele, aczkolwiek coś mi tu ścina na monitorze. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, w jaki sposób wykonałem okablowanie. Jak widzicie, po prostu wziąłem jedną parę skrętek ze skrętki komputerowej i sobie to w ten sposób połączyłem. Powinno to działać na takich odcinkach do 30 metrów, z tego co pamiętam, w instrukcji jest napisane. Ale wracając do rzeczy. Oprócz tego, że możemy sobie zrobić podgląd na żywo z naszej kasety zewnętrznej, panelu zewnętrznego, możemy sobie dodać kamery zewnętrzne. Czy to są kamery z Hika, aczkolwiek no, raczej bym wskazywał, że z Hika, nie z innych producentów. Możemy sobie je podglądać na żywo. Fajna opcja, przydaje się. Przełączmy sobie z powrotem. Może sobie z tego wyjdziemy. Pokażę Wam bardzo jedną ważną kwestię. Przydatną w wielu przypadkach. W momencie, kiedy zadzwonimy, ale tutaj nie chcemy rozmawiać po prostu. Rozłączamy się, dajemy osobnikowi informację, że nas nie interesuje ta rozmowa. Aczkolwiek możemy sobie po tym okresie czasu, 30 sekund, wziąć i poprosić, żeby ta osoba zostawiła nam informację. Może po prostu zostawić wiadomość. Zostawia sobie wiadomość. My tą wiadomość później będziemy widzieć. Chwila. Zadzwoń. My tą wiadomość będziemy widzieć. I będziemy ją słyszeć. Więc jest to przydatna rzecz, tylko jest jeden mankament. Ja nie wiem, czy tu się da skrócić czas. Nie doszedłem do tego w ustawieniach. Skrócić czas nagrywania rozmowy z tego powodu, że po prostu nie ma identyfikacji głosu i sama ta kaseta. Nasza kochana kaseta z Hika. Ona nie wie, kiedy ktoś przestaje mówić i nagrywa dalej. No. I tak to właśnie wygląda. Tak wygląda nasz zasilacz. Wpinamy go najzwyczajniej w świecie do sieci komputerowej. Konfiguracja. Wiecie co? Powiem Wam tak. Teoretycznie jest to zestaw typu plug and play. Wypakowujecie z pudełka, podłączacie przewody i powinno działać. Coś poszło nie tak. Coś nie poszło nie tak z tego powodu, że nawet w sytuacji, kiedy nie podpinamy tego do sieci komputerowej na początku, sam monitor nie umie znaleźć sobie
kasety zewnętrznej. Jak to ogólnie działa, bo to jest dość ważna kwestia i pewnie się zastanawiacie, jak to jest w ogóle możliwe, że po dwóch żyłach leci nam wideo, audio, sterowanie itd., itd., itd. Z tego, co się doczytałem i dosłyszałem, działa to na zasadzie modemu ADSL, XDSL, VDSL, jakiegokolwiek DSL. Więc mamy tu tak naprawdę komunikację jak najbardziej sieci komputerowej. Zresztą w momencie, kiedy sobie skonfigurujemy, już uda nam się to uruchomić, każde z tych urządzeń ma nadany adres IP. Nie zasilacz ma adres IP, tylko adres IP ma osobno monitor i osobno kaseta zewnętrzna. Ku mojemu zdziwieniu, monitor posiada wbudowany serwer SIP. Co nam to daje? Możemy takie coś zintegrować z inteligentnym budynkiem. Da się? Da się. Jak widzieliście, wideo jest całkiem niezłej jakości. W nocy sprawdzałem, szału nie ma, bo tutaj doświetlenia nie ma z tego co wiem. Więc, a czy inaczej, jest tu bardzo czuły obiektyw i to fajnie sobie gra wieczorami. Jest zasmużone, aczkolwiek jesteśmy w stanie zidentyfikować twarz. Jest tu 2 megapiksele matryca, nagrywa w 30 klatkach przy pełnej rozdzielczości Full HD. Tylko mam problem, cały czas mam problem jakoś z tym zestawem. Zestaw nie jest tani, a brakuje mi dwóch opcji. Pierwsza opcja, w sumie to tak naprawdę jednej, brakuje obsługi serwera HikConnect. Albo ja nie wiem, jak to zrobić w tym urządzeniu. Wgrałem już najnowszy firmware, żeby na pewno wiedzieć, na pewno mieć pewność, że tego nie ma. Nie ma możliwości skonfigurowania tego z HikConnectem. Czyli korzystając z naszego telefonu, nie jesteśmy w stanie zdalnie zobaczyć, kto do nas dzwoni. To jest jeden mankament. Drugi mankament, w momencie, kiedy ktoś nam zostawia wiadomość, robione jest tylko zdjęcie i nagrywane jest tylko audio. Jest brak nagrania wideo, które przydałoby się wiedzieć, co ten osobnik, który coś od nas chciał, po pierwsze, jak wyglądał, oprócz tego zdjęcia, bo na przykład, nie wiem, akurat gdzieś tam uciekł, poleciał po paczkę, strzelam, kurier, i jak się zachowywał, to tego mi brakuje. I z minusów chyba tyle. Wiele się po tym też nie można spodziewać, nie jest jakiś zestaw pro, nie jest to zestaw wideodomofonu IP, jest to zestaw, który pozwala na rozbudowę instalacji, a czy rozbudowę, pozwala na wykorzystanie tej oto kamery w naszym systemie monitoringu CCTV przy jakości względnie dobrej w monitorowaniu tego naszego obiektu. Tą kamerę możemy wykorzystywać do nagrań na rejestratorze. Sprawdzone, działa. Podgląd, jeżeli jesteśmy na budynku, tak samo możemy mieć z tej kamery bezpośrednio, jeżeli mielibyśmy taką potrzebę. Tylko cały czas brakuje mi tej możliwości zadzwonienia na telefon. W momencie, jak tutaj nikt nie odbiera lub mamy jakoś wyzwalane, bo tak, do tego ogólnie są wejścia, wyjścia, więc to można inaczej programować. Najlepiej się to konfiguruje bezpośrednio z komputera, z oprogramowania i VMS. Widzicie, ja tutaj mam cały czas podgląd włączony już od kilku dni i obserwuję, jak to się zachowuje ten zestaw. Najlepiej się to konfiguruje właśnie z komputera. Możemy wykorzystywać wejścia, wyjścia, które mamy tutaj bezpośrednio na płycie z tyłu. Tak samo w samej kasecie mamy dodatkowe jedno wejście, które możemy wykorzystać w jakikolwiek sposób. Możemy to wykorzystać jako niedomkniętą furtkę i tak dalej, i tak dalej. Dla informacyjnych rzeczy. Opcje dostępne są i widoczne w programie do zarządzania, czyli IVMS 4200. Nie możemy go, inaczej, jest jeden mankament, nie możemy tego konfigurować przez przeglądarkę. Jeżeli ktoś by nie chciał IVMS-a specjalnie instalować, bo go na przykład nie potrzebuje, no to ma problem, bo musi go zainstalować, żeby tak naprawdę poprawnie skonfigurować ten zestaw. No i chyba tyle. Tyle z ciekawych informacji. Ja jestem tak plus, minus,
50-50 powiem, czy to jest dobry wybór za te pieniądze. Bardzo szanuję firmę Hikvision, że zrobiła ten krok i wypuściła taki zestaw, aczkolwiek nie wiem, czy to jest, czy to nie jest tak, że to nie jest do końca zakończony produkt. To znaczy nie jest skończony. Po prostu wyszedł w fazie testów, nie wiem. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że przy następnej aktualizacji firmware'u, który zapewne się ukaże, jak to zawsze HIK dba o własnych klientów i stara się tam wprowadzać jakieś niuanse przy okazji nowego firmware'u, mam nadzieję, że znajdzie się po prostu opcja HIK Connecta na telefonie, żebyśmy mogli sobie korzystać z tego panelu rozmównego zewnętrznego i rozmawiać sobie na telefonie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że czegoś nie ominąłem. Jeżeli coś ominąłem, to bardzo przepraszam. Pytania, jeżeli ktoś jakieś ma, zadawajcie. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego to jest taki krótki odcinek, a to jest test i recenzja w jednym, z tego powodu, że tutaj zbytnio nie ma co testować, bo to jest tak prosty zestaw, że znaczy można tu jakieś dziwaczne rzeczy robić, aczkolwiek ja uważam, że to nie są rzeczy, które będą normalnie wykorzystywane. To jest zestaw do domu jednorodzinnego i przyjmijmy, nie montujemy tego w nowym domu jednorodzinnym. Montujemy to tam, gdzie nie mamy przygotowanej infrastruktury sieciowej, gdzie możemy zamontować zwykły wideomofon, czy zwykły, możemy zamontować wideodomofon IP. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, mamy kable wielożyłowe, wykorzystujemy ten oto zestaw i pozwalamy klientowi cieszyć się bardziej niż ze zwykłego zestawu wideodomofonowego. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie. Na razie. Cześć.